serdecznie wszystkich zgromadzonych. Zaczynamy dzisiaj pierwszą debatę z Halo Łódź. To debata poświęcona edukacji. Ja starałem się być bardzo, bardzo bezstronny, chociaż podobno i dziennikarze mają swoje poglądy polityczne, ale akurat w tym wypadku jestem wyjątkowo bezstronny, ponieważ będąc w liceum byłem w klasie matematyczno-fizycznej, a zdawałem maturę z historii. Więc to tak w kwestii tego. Zaczynając od edukacji, mamy dwóch nauczycieli, więc pani Elżbieta nam dzisiaj postara się wytłumaczyć, czy losy edukacji to będą parcia, tarcia, wyrzucania na orbitę, czy ewentualnie inne fizyczne reakcje, a znając historię, pan Sylwester powie, czy to jest nieustająca bitwa, wojna, 30-letnia, czy może już 100-letnia. Wojna o edukację. Zaczynamy. Sylwester Pawłowski, nauczyciel historii, poseł, kandydat na Sejm Rzeczypospolitej po lewicy. Moi państwo w ekranach, na ekranach po drugiej stronie i pani Elżbieta Królikowska-Chińska, nauczyciel fizyki. O, ja miałem ostrego fizyka w szkole. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i kandydat do Sejmu Rzeczypospolitej. Barwy partyjne, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No to zaczynamy. Drodzy państwo, tam jest stoper, widzowie tego nie będą widzieć, ale dwie minuty na odpowiedź. Pierwszym tematem jest, czy należy redukować ilość placówek szkolnych. Jakiś czas temu przez Łódź przetoczyła się debata. Jeden z wiceprezydentów chciał zlikwidować kilka szkół. Opozycja tutaj powodowała, że był spory spór na ten temat. Powiem szczerze, o ile sięgam pamięcią, nigdzie w Polsce jakakolwiek likwidacja szkoły nie przeszła bezkrwawo. Zawsze się działy jakieś dantejskie sceny, pojawiały się protesty, były zastrzeżenia, że wykorzystywano dzieci w tych kwestiach. To jest bardzo drażliwy temat, więc dlatego on na pierwszy ogień. Chyba pan poseł się nie obrazi, jeśli pani Elżbieta odpowie jako pierwsza. Zatem, czy należy redukować liczbę placówek szkolnych? Pani Elżbieta. Ja może najpierw odniosę się do tego pana zdania, że nigdy likwidacja szkół nie odbyła się bezkrwawo. Otóż w przekonaniu społecznym likwidacja szkół zawsze dokonuje się na szkole, która istnieje, do której chodzą uczniowie. A tak nie zawsze jest. Często likwidacje szkół przeprowadzane są bardzo po cichu, nie nazywają się wtedy likwidacjami i nie budzą takich emocji, ponieważ po prostu wygasza się oddziały szkolne, nie dając pozwolenia na otwieranie kolejnych oddziałów czy naborów w kolejnych latach. I w Łodzi mieliśmy poprzednio bardzo wiele takich likwidacji, które po prostu były już na martwym, przepraszam za takie sformułowanie, w organizmie, czyli w zasadzie do szkoły nie chodzili już uczniowie, a pod obrady Rady Miejskiej została postawiona tylko uchwała o likwidacji numeru szkoły. Można to tak powiedzieć, bo najwyżej w tej szkole był ktoś oddelegowany do pełnienia funkcji dyrektora, była księgowa i może jakiś personel, który obsługiwał, który sprzątał. Ja daję pod rozwagę widzom, czy to podejście podoba się bardziej, czy podejście takie, że wiemy, iż liczba szkół jest być może za duża, to podlega rzeczywiście dyskusji społecznej. Z takim procesem mieliśmy do czynienia właśnie w ostatnim półroczu. Ale istnieje szkoła, czy ileś szkół, do których uczęszcza powiedzmy tyle dzieci, że jest tam kilka klas, a szkoła ma 20 czy 25 pomieszczeń, a więc ta szkoła jest wypełniona w nieznacznym stopniu. Inny przykład? Przepraszam, bo dwie minuty, więc pytanie będziemy jeszcze z mojej strony na pewno w tej kwestii kolejne. To samo pytanie, czy należy redukować liczbę placówek szkolnych do pana posła? Szkoła to nie budynek. Szkoła to żywy organizm. W związku z tym produkcja placówek na przykładzie Łodzi w moim przekonaniu nie powinna mieć miejsca. Zaraz postaram się to uzasadnić. Są dwie okoliczności w moim przekonaniu, które pozwalają na rozważanie możliwości likwidacji szkoły. Pierwsza to jest, jeżeli stan techniczny obiektu nie pozwala na prowadzenie normalnych zajęć. Druga, kiedy akty ustawowe powodują, że dane rodzaje szkoły nikną z pola widzenia, to jak to miało miejsce w przypadku wejścia reformy edukacji w roku 1999 w życie. W
wtedy wprowadzając reformę systemu edukacji w szkołach w Polsce i w Łodzi, nie likwidowaliśmy szkół z dnia na dzień. Poddawaliśmy ten proces dłuższemu okresowi czasu po to, żeby można było spokojnie dokończyć edukację w danej placówce przez młodzież, która naukę w tej szkole rozpoczęła. Niestety dzieje się tak, że likwidacja następuje wtedy, kiedy samorząd najczęściej nie dysponuje środkami finansowymi i szuka oszczędności w systemie oświaty, a zapomina, że pieniądze inwestowane w młodzież zwrócą się temu samorządowi po jakimś czasie. W Łodzi i w Polsce mamy do czynienia z przekroczeniami standardów, jeśli chodzi o liczbę dzieci w klasach. Istnieje zatem możliwość przy niżu demograficznym, przy obawie, że szkoły mogą być niewykorzystane, zmniejszenia liczby uczniów w klasie, co niewątpliwie poprawi proces edukacyjny. I to już powinno decydować o tym, że szkolnictwo powinno zostać zachowane. Czas, ja tutaj będę czasu pilnował. Szkolnictwo powinno być zachowane, ale tak, teraz ad vocem możemy po minucie, ewentualnie ja to wykorzystam na pytanie. Ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, Urząd Statystyczny, ostatnio taki był artykuł w jednej z gazet łódzkich, że Łódź wymiera, że jest coraz mniej osób. Wiadomo też, że będzie coraz mniej dzieci. To teraz takie pytanie z mojej strony do Państwa, powiedzmy po minucie na odpowiedź, niech tutaj będzie. Czy po pierwsze stać nas jako państwo na to, żeby... No, z jednej strony kuszące, wszyscy chyba przyznamy, że kuszące jest, żeby klasa nie miała 30 osób, a 20 powiedzmy, czy 18. Ale czy po pierwsze stać nas na to, bo to też jest nie same budynki, ale kadra, to brzydko mówiąc trzeba zapłacić nauczycielom. I czy te wydatki nam się faktycznie jakoś tam w pewnym sensie zwrócą, a może wcześniej nawet zbilansują? Proszę o odpowiedź teraz jako pierwszą. W moim przekonaniu nie zachodzi potrzeba, byśmy brali pod uwagę niż demograficzny jako główny powód do zamykania szkół. Niż demograficzny to okazja, obiektywna okazja do wprowadzenia lepszych standardów nauczania w polskich i w tym przypadku łódzkich placówkach. To również okazja do tego, żeby szkoła publiczna była miejscem indywidualnego traktowania uczniów. Najczęściej indywidualna praca następuje z uczniem słabym. Brak bowiem czasu, brak bowiem możliwości na prowadzenie indywidualnego nauczania z uczniem zdolnym, a więc tym, który kreuje rzeczywistość dzisiejszą i tą przyszłą. W związku z tym demografia dla mnie nie jest wyznacznikiem. Finanse gminy mogą być zawsze tak określane, by edukacji nadać priorytet. I myślę, że większość samorządowców to rozumie, jeśli jedni, którzy myślą inaczej, to ze szkodą o samorządzie i o własnym interesie. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Pani przewodnicząca? Nie do końca się z panem Pawłowskim zgadzam. Po pierwsze, uważam, że szkoły, w których jest zbyt mała liczba klas, bo to jest ten pierwszy przypadek, nie do końca są szkołami, które mogą spełniać dobre standardy edukacyjne i wychowawcze w tym. Ponieważ nauczyciele w takich szkołach nie mają pracy na cały etat, muszą ten etat uzupełniać i w związku z tym nie są w stanie poświęcić całego swojego czasu na pracę z młodzieżą. To jest moje głębokie przekonanie. Po drugie, średnia liczba uczniów w klasie w łódzkich szkołach jest już tak w okolicy 24. To nie jest zbyt wysoka i trzeba by powiedzieć też tak, że tak naprawdę zbyt duża liczba uczniów w klasie to najczęściej zdarza się w tych szkołach, do których rodzice chcą uczniów zapisywać. A więc mamy te przepełnienia na przykład w bardzo renomowanych liceach. I trzecia sprawa, finanse niestety tutaj musimy brać pod uwagę, jest dzisiaj. Dobrze, dokończę to przy następnym. Dobrze. No finanse, to ten temat, ja podejrzewam, będzie się przewijał przy wszystkich zagadnieniach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Z tego, co ja zrozumiałem, zdecydowanie nie zamykaniu placówek. Tutaj podsumowując wypowiedź, należy to rozważyć, należy wyważyć i wycenić. I łączyć. A tak jest, takie są wypowiedzi przy pierwszym naszym zagadnieniu. Drugie zagadnienie.
też poniekąd wiąże się, właściwie powiedziałbym, że wypływa z pierwszego, to jest jak doprowadzić do poprawy jakości kształcenia, bo no, tak jak mówię, wrócę do tego, co powiedziałem, kuszące jest to, że w klasie o mniejszej liczbie osób, tak jak powiedział pan poseł, można pracować z tymi słabszymi uczniami, ale z drugiej strony też tu się zgodzę z tym, co powiedział pan poseł, że ci najlepsi ciągną. I tutaj z kolei zgoda na to, co powiedziała pani przewodnicząca, że klasy małe to nie zawsze jest dobre ze strony nauczyciela. I tutaj trzeba wyważyć tę rację. Jakość kształcenia, czyli nie zanika między małą klasą a pracą nauczyciela. Jak państwo się do tego odnoszą? Jak doprowadzić do poprawy jakości kształcenia w szkołach? To temat i 2 minuty na odpowiedź. Proszę bardzo. Oczywiście jakość pracy to jest wiele aspektów. Pierwszy to baza. Baza dydaktyczna to jest oczywiście wyposażenie szkoły, to jest estetyka szkoły, to jest to, czy szkoła posiada odpowiednie urządzenia sportowe. Na to też zwracają uwagę rodzice i to jest właściwie taka twarda podstawa do prowadzenia dobrych zajęć dydaktycznych. Dobrzy nauczyciele. To jest druga rzecz i tutaj zwracanie uwagi na to, aby były odpowiednie środki na kształcenie nauczycieli i ich doskonalenie. Ale myślę również o tym, że takie otwarcie na świat i zewnętrzne egzaminy też są tym czynnikiem, który powoduje, że szkoły podnoszą jakość swojego kształcenia. Dzisiaj każdy może sprawdzić, jakie wyniki są z egzaminów zewnętrznych, czy to naturalnych, czy gimnazjalnych. I zapewniam pana, że wszystkim szkołom zależy na tym, żeby właśnie te wyniki były jak najlepsze. Jest też konkurencja, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj istnieje swoboda zakładania szkół. Istnieje wiele placówek niepublicznych albo placówek publicznych, które są prowadzone przez inne podmioty. I to nie zawsze są prywatne, ale na przykład również uniwersytet prowadzi liceum, również Politechnika prowadzi liceum i to jest konkurencja dla naszych szkół. No to jeszcze 30 sekund doliczamy na plus, na zaś. Prosimy o zatrzymanie zegara. 2 minuty dla pana posła. Jak doprowadzić do poprawy jakości kształcenia w szkołach? Jest kilka czynników, które jakości pracy szkoły decydują. Pierwszym i najważniejszym to jest przygotowanie kadry nauczycielskiej. I na przykładzie Łodzi mogę stwierdzić, że mamy do czynienia ze wspaniałymi nauczycielami z różnych przedmiotów, w różnych obszarach nauczania. To naprawdę jest powód do dumy. Druga kwestia to warunki, w których odbywają się zajęcia. Przed chwilą mówiłem, że im mniej liczna klasa, tym lepiej. Jeżeli pojawiają się organizacyjne problemy, że nauczyciele muszą łączyć miejsca pracy w 2 czy 3 szkołach, to jest bardziej problem dla urzędników niż problem dla nauczycieli. Nauczyciel jak chce nauczać, to jest gotów do pracy z uczniami w różnych miejscach, choć wiem, że to się wiąże z trudnościami związanymi z przemieszczaniem. Wreszcie trzeci element decydujący to programy o wynikach nauczania. To programy. Twierdzę, że w ostatnim czasie te programy uległy zmianom na niekorzyść. Zachwiane zostały proporcje pomiędzy przedmiotami, które są przedstawiane uczniom. Zbyt mało mamy zajęć z historii, zbyt mało z geografii. Praktycznie rzecz biorąc wyeliminowane zostały przedmioty artystyczne. Nie będę mówił na rzecz jakich przedmiotów, moje przekonanie, których w szkole nauczać się nie powinno. Natomiast jest jeszcze trzeci, czwarty element, to sami uczniowie. Dzisiaj praca z uczniem koncentruje się na zasadach ogólnych, tak jak dla wszystkich, bądź na pracach z uczniem słabych, indywidualnych. Te proporcje powinny ulec zmianie. Praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem wybitnym powinna mieć priorytet w nauczaniu, a to jest możliwe tylko i wyłącznie przy mniejszych klasach liczbowych. Dziękuję. Równo 2 minuty. Proszę bardzo. Tak, 30 sekund. Jeszcze proszę bardzo, jest tutaj do powiedzenia. Chciałabym powiedzieć, że wprowadzono, i to było bardzo ważne, maturę z matematyki. I to jest moim zdaniem też rzecz istotna, która jednak wpływa na poprawę jakości kształcenia już potem na poziomie wyższym. I tak
uważam, że te programy, o których pan Sylwester Pawłowski mówił w sposób niekorzystny, ja myślę, że każda innowacja, każda nowa jakaś reforma, czy część tej reformy potrzebuje czasu. Dobrze, to ja teraz jeszcze dopowiem, będzie minuta na pytanie ode mnie. Oprę się na tym, co powiedziała pani Elżbieta Grublikowska-Kińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, kandydatka do Sejmu. Powiedziała pani, że przepełnienia są w szkołach renomowanych. Oczywiście każdy z nas jako rodziców chciałby wysłać dziecko do dobrej szkoły, ale nie mogą być tylko dobre szkoły, bo pierwsze miejsce czy miejsca na podium są na ogół, ktoś musi być gorszy, ktoś musi być gdzieś tam z tyłu. Więc moje pytanie, czy istnieje w ogóle taka szansa, żeby pośrodkować, żeby zrobić jakiś ogólnie wysoki poziom, no ktoś tam w tym ogonie będzie musiał zostać. Jak to rozwiązać? Czy tych szkół najlepszych ma być kilka, kilkanaście i do nich mamy wysyłać dzieci i tam faktycznie ma się toczyć bitwa o miejsce, a reszta ma być średniaków? Czy to ma być podniesiony poziom wyżej? Jak to wygląda? Minuta na odpowiedź. Dla mnie powinniśmy dbać o to, aby szkoły miały wyższy poziom. Tylko pytanie, co to znaczy wyższy poziom? Bo przecież są bardzo różne potrzeby dzieci. Tutaj jest bardzo dobrym takim wskaźnikiem, tak zwany wskaźnik EWD, czyli edukacyjna wartość dodana. To oznacza, czy dana szkoła pozwala uczniowi rozwinąć się, nawet jeśli przychodzi do tej szkoły niezbyt dobrze przygotowany albo ma jakieś deficyty, bo nie tylko wyniki egzaminów świadczą o tym, czy ta szkoła dobrze uczy. I myślę, że z czasem wszyscy przyzwyczają się do tego, żeby patrzeć nie tylko na wyniki egzaminów, ale również na tą edukacyjną wartość dodaną, bo ona mówi o tym, jak szkoła potrafi rozwinąć nasze dziecko, które posyłamy do niej. Dziękuję. Jeszcze nie zmieściliśmy się w czasie, panie pośle. Czy mieć dużo średniaków, czy stawiać na tych najwyższych, tych najlepszych i tą górę? Rankingi w systemie nauczania są często praktykowane, ale źle się dzieje, jeśli o szkole mówimy tylko i wyłącznie przez pryzmat rankingów, bo są placówki, gdzie uczniowie może nie osiągają wybitnych wyników nauczania, ale gdzie uczęszczanie do szkoły sprawia im olbrzymią przyjemność. Chodzi głównie o to, żeby nie zatracać w pracy szkoły tego aspektu wychowawczego, pozwalającego na wprowadzenie ucznia w dorosłe życie. Dorosłe życie polegające nie na ciągłym wyścigu szczurów, nie na ciągłej walce o byt, ale w życiu polegające na zrozumieniu drugiego człowieka, na możliwości tolerancji i otwartości wobec innych. Czasami szkoły rankingowe takich wartości swoim uczniom nie przedstawiają, a w moim przekonaniu wychowawczy proces to nie tylko edukacja, ale również to całe otoczenie wokół ucznia. Dziękuję ślicznie. Teraz w sumie też wychodząc z tego, co państwo tutaj powiedzieli, zajmiemy się typami szkół. Pytanie podstawowe, zagadnienie do następnej dyskusji to, czy rozwijać szkoły zawodowe i technika. Ja pamiętam, gdy kończyłem liceum, a było to już jakiś czas, kończyłem podstawówkę, jak było to jakiś czas temu, to było takie społeczne przeświadczenie, że do zawodówek idą ci gorsi, ci, którzy są. No nie chcę powiedzieć głupsi, ale mają gorsze wyniki, może którym się nie chce. Potem nastąpiło w Polsce taki odwrót od szkolnictwa zawodowego, te szkoły znikały, technika też były traktowane po macoszemu. No powstał taki jeden główny nurt liceów ogólnokształcących, bo wiadomo, że wszyscy mieli iść na studia. Teraz okazuje się, że magistrów mamy sporo, ale ten tytuł magistra trochę, no nie chcę użyć takiego ostrego sformułowania, że trochę spsiał, że trochę nie ma tej wartości co kiedyś. Bo dużo łatwiej go zdobyć. Są szkoły, które o których mówi się, że tytuł magistra jest tam poniekąd kupowany. Czy zatem lekarstwem na to nie byłby powrót do rozwoju szkół zawodowych, szkolnictwa zawodowego i techników? Proszę pytanie, proszę odpowiedź i dwie minuty czasu dla pana posła. Od momentu rozpoczęcia transformacji w Polsce szkolnictwo zawodowe nie ma szczęścia. Bowiem zaplecze, które pozwalało w dawnym systemie kształcić pod względem zawodowym w oparciu o zakłady pracy i te uspołecznione, i te prywatne, i te państwowe, nagle przestało istnieć. W związku z tym trudno było teoretycznie uczyć zawodu. Poszukiwano różnych rozwiązań w systemie szkół zawodowych, ale jedno jest pewne,
że zapotrzebowanie na fachowców w danej dziedzinie, począwszy od najbardziej pożądanego dzisiaj zawodu informatyka, skończywszy na polskim hydrauliku, już nie mówię o górniku czy hutniku, w dalszym ciągu pozostaje. Te szkoły zawodowe to przyszłość, bo tylko powiązanie edukacji z możliwością zatrudnienia u pracodawcy w określonym zawodzie nadaje sens kształceniu zawodowemu. W moim przekonaniu te zmiany, które próbuje się wprowadzić, przywracając szkolnictwo zawodowe, przywracając możliwości odbywania praktyk w zakładach pracy, już nie państwowych i uspołecznionych, ale tych prywatnych, to jest przyszłość. To jest ściśle powiązanie wydatkowanych pieniędzy z budżetu na kształcenie młodego pokolenia po to, by nie produkować w cudzysłowie bezrobotnego, który pierwsze co zrobi po ukończeniu szkoły, to pójdzie do Urzędu Pracy i zarejestruje się jako osoba bezrobotna, ale to absolwent, który pójdzie do zakładu pracy i powie: tak, jestem przygotowany, nie muszę nawet mieć stażu, mogę od razu przystąpić do działań. I taka relacja pomiędzy gospodarką, pomiędzy pracodawcą a edukacją, w dużej mierze będąca przecież w rękach państwa, to przyszłość i powiązania pomiędzy jedną a drugą sferą życia, to szansa również dla szkolnictwa zawodowego. Czyli jak najbardziej duże tak dla szkolnictwa zawodowego czy techników. To samo pytanie, to samo zagadnienie dla pani przewodniczącej. Czy należy rozwijać, ewentualnie odbudowywać może nawet szkoły zawodowe i technika? 2 minuty czasu. Tak, oczywiście. W ogóle edukacja w systemie szkolnym powinna się kończyć albo zdaniem na studia wyższe, i to powinien być ten etap, albo na pierwszym stopniu studiów, albo na drugim, ten etap, w którym zdobywamy zawód. A jeżeli to kończymy, edukację chcemy kończyć, czy musimy kończyć na poziomie szkoły, to należałoby zawsze pomyśleć o tym, że należy zdobyć zawód, bo kształcenie się w systemie szkolnym czy studia to jest tylko część naszego życia i to dosyć krótka, a potem przez całe życie pracujemy i przez całe życie najwyżej się możemy dokształcać. Te zmiany, które zachodziły w systemie szkolnictwa zawodowego, właściwie jako upadek po transformacji ustrojowej, on był w moim przekonaniu nieunikniony, dlatego że po prostu było bardzo wysokie bezrobocie, zakłady przestały istnieć, wiele zakładów poupadało. A zatem, jeżeli nie było pracy, to rodzice uczniów i sami uczniowie wybierali licea ogólnokształcące, które w jakiś sposób odraczały to wejście na rynek pracy, które i tak było trudne. Ale dzisiaj, kiedy gospodarka w jakiś sposób się już ustabilizowała, kiedy co więcej, pracodawcy widzą potrzebę współpracy ze szkolnictwem zawodowym, to szkolnictwo się odradza. Jest oczywiście wspierane poprzez różne programy europejskie, ale naprawdę to szkolnictwo się odradza i szkoły zawodowe, zasadnicze, jak i technika, mają coraz większe powodzenie. No dobrze, czy to powinno być rozwijane? Oczywiście, oczywiście powinno być rozwijane, to jest rozwijane, tylko właśnie we współpracy z przedsiębiorcami. Dobrze, to jeszcze kolejne pytanie takie minutowe z mojej strony. Czy trochę też za ten upadek, który, jak twierdzi pani przewodnicząca, był nieunikniony, tutaj stwierdziliśmy, że był błędem, nie odpowiada też trochę, nie odpowiadamy, właściwie powinien powiedzieć, nie odpowiadamy też trochę my jako społeczeństwo, bo poza tym, że te szkoły znikały, czyli uczniowie nie mogli tam pójść, bo ich nie było, były wygaszane, czy były po prostu likwidowane, to w tej chwili już jest temat dla nas mniej ważny, to nie panowało w społeczeństwie takie przeświadczenie, że do zawodówek idą ci gorsi. Nikt nie chciał być tym gorszy, każdy chciał, dlatego powstało mnóstwo liceów w Łodzi, w innych miastach, które poza wysokimi numerami, no wysokiego poziomu, przyznać szczerze, trzeba nie miało. Z dzisiejszej perspektywy wiele liceów jest właśnie wygaszanych, zamykanych, dlatego że nie ma na to chęci. Proszę pana, to co pan powiedział jest obrośnięte pewnym mitem. Tak, tu chodzi o mit, dokładnie. Ja wrócę do realiów sprzed kilku czy kilkunastu lat. Otóż były w Łodzi technika, technikum energetyczne, elektroniczne, technikum łączności, gdzie naprawdę było samochodowce nie wspomnę, gdzie naprawdę szli nie najgorsi, tylko ci zdecydowani, którzy wiedzieli na poziomie 18, 19, 20 latka, że oni są gotowi w danym zawodzie pracować. Oni chcieli wkraczać w dorosłe życie
nie poprzez kontynuację nauki na wyższej uczelni, ale poprzez wykonywanie konkretnego zawodu. I znam wielu moich przyjaciół, którzy w szkole i podstawowej, i później średniej byli bardzo dobrymi uczniami i nigdy nie odbierali pobytu w szkole zawodowej jako coś deprecjonującego. I myślę, że trzeba na to patrzeć w takich kategoriach, by odmitologizować tę tezę, że do zawodowych klas muszą być najgorsi. Jak Pani zapatruje się na tę kwestię? Czy to właściwie jako społeczeństwo popełniliśmy tutaj jakiś błąd, że taki mit urósł, że to się pojawiło, że tam idą ci najgorsi, ci, którym się nie udało dostać do liceum? Bo tak się mówiło. Tak się mówiło. Mnie jest trudno oceniać, czy my jako społeczeństwo. Na pewno coś takiego było. Ja pracowałam w kuratorium w tych pierwszych latach po transformacji. I pamiętam, że kiedy wywieszane były listy przyjęć, bo wtedy jeszcze o tak pewnej godzinie tak, wywieszało się listy przyjęć do szkół ponad... Teraz też się tak uważa. No tak, ale wtedy to było jedno miejsce pod kuratorium, kiedy te listy przyjęć były wywieszane i kiedy wiadomo było, kto się nie dostał i gdzie są jeszcze wolne miejsca. I pamiętam ten dramat rodziców, którzy nie chcieli naprawdę posyłać uczniów do szkół zawodowych. To jest inna też sprawa, że mieliśmy te szkoły zawodowe bardzo nieprzystosowane do potrzeb. To bo jeżeli w Łodzi było 5 zawodowych szkół mechanicznych, jeżeli było bardzo mało szkół, do których mogły iść dziewczęta, to naprawdę tego, no, a poza tym było zbyt mało liceów. Zbyt mało i wtedy tak, rzeczywiście, tak, oczywiście, to kiedyś było liceów 60% a 40% szkół zawodowych. Czas. Dzisiaj ta proporcja jest zupełnie inna. Czas miał, ale to w ramach przypomnienia i tak pewnie wszyscy z lubością chodziliśmy do technikum gastronomicznego, bo mieli świetne wypieki. No, to taka do dzisiaj tam jest bardzo dobry nabór. To zawód w ręku, fakt w ręku. To potwierdzenie, że jednak szkolnictwo zawodowe potrafi się obronić, jeżeli jest na zapotrzebowanie na pracę. I dochodzimy do ostatniego zagadnienia, też związanego z pracą, drodzy Państwo, bo mówi się, jest taki żart krąży, smutny i może trochę sarkastyczny w internecie, co mówi jeden magister do drugiego magistra, poproszę cheeseburgera. No więc to taki smutny żart. Właśnie, co zrobić, żeby dostosować szkolnictwo wyższe, przenosimy się na ten najwyższy poziom, żeby nie produkowało, niektórzy twierdzą humanistów, inni twierdzą, czy nadprodukowało humanistów, inni twierdzą, żeby nie produkowało bezrobotnych. Odpowiedzią na to były jakiś czas temu kierunki zamawiane, wprowadzone przez ministerstwa. Natomiast czy te proporcje, bo przed chwilą mówiliśmy o proporcjach liceów do szkół zawodowych, wcześniej one były zmieniane, czy teraz może warto nie zastanowić się, co zrobić z proporcjami szkół wyższych, czy może kierunków tych zamawianych, technicznych, politechnicznych powinno być więcej, a może niekoniecznie, może właśnie studiowanie to ma być czas, kiedy się rozwija talenty i trochę imprezuje, czyli warto być na studiach takich humanistycznych, lżejszych, łatwiejszych, a potem to się zobaczy. Jak ta kwestia, jaką opinię mają Państwo na to? W tym temacie Pani Elżbieto, proszę jako pierwsza dwie minuty. Uważam, że kierunki zamawiane to jest bardzo dobry pomysł i właściwie na tym należy poprzestać, chociaż jeszcze ta jedna zmiana, która jest teraz wprowadzona na wyższych uczelniach poprzez nową ustawę, że drugi kierunek można studiować wtedy, kiedy jest się bardzo dobrym studentem. Czyli skończy się ten czas, że można będzie bez końca studiować za darmo na różnych kierunkach. Tak właściwie to stało się już prawie że normą, że studia młodzi ludzie często zmieniali po trzecim roku, po drugim, a to wszystko było za publiczne pieniądze, więc to się zmieni. Ja bym nie ograniczała, nie reglamentowała systemu studiów, ponieważ ja pamiętam ten system reglamentacji, jak ja stawałam na studia, to naprawdę tych miejsc było dużo mniej niż chętnych i tak. Jeżeli ktoś się nie dostał, to już potem nie miał szans studiowania. To musi, ja jestem za wolnością wyboru i za tym, żeby uczyć odpowiedzialności, żeby młodzi ludzie, którzy wybierają studia, właśnie wiedzieli, że to jest tylko krótki etap w ich życiu. A dalej jest tylko praca. No tak, ale to nie było tak, że no nie dostałem się na ukochane prawo, no to pójdę na chemię, a po roku sobie przeskoczę. Teraz czy poprzednio? No poprzednio tak było, ale czy może teraz to też jest jakieś rozwiązanie? Dla tych młodych ludzi. Czy wspomniała Pani o zmienianiu tych kierunków po drugim czy po trzecim roku?
Tak, no na pewno ten system nie ograniczy tak zupełnie zmiany studiów, ale myślę, że trzeba pracować nad świadomością właśnie nad tym, żeby ludzie wiedzieli, młodzi, że po studiach muszą iść do pracy. Czyli że muszą zarobić na swoje wcześniej, że to jest poważny wybór. Że to nie jest zabawa. Że to jednak nie jest zabawa. Oczywiście, zabawa może być w czasie wolnym na studiach, ale jednak to jest czas, kiedy zdobywamy wiedzę i zawód. Dobrze, dziękuję ślicznie. Panie pośle, 2 minuty dla pana w tej kwestii. Czy przypomnę temat, co zrobić, aby dostosować szkolnictwo wyższe do potrzeb rynku, aby nie kształciło bezrobotnych? Ja myślę, że my patrzymy na szkolnictwo wyższe przez pryzmat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapominając, że szkolnictwo wyższe jest mocno ubranżowione. Bo przecież i resort rolnictwa, i resort obrony, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mógłbym jeszcze kilka wymieniać, ma nadzór nad szkolnictwem wyższym, które już z założenia jest podporządkowane określonym możliwościom, albo inaczej powiem, potrzebom kadrowym widzianym z punktu widzenia administracji państwowej. I nie sądzę, żeby na przykład szkolono więcej oficerów Wojska Polskiego niż jest w stanie przyjąć Armia Polska, dzisiaj zmieniana, nieudolnie, ale jednak zmieniana. Nie sądzę, żeby kształcono więcej nauczycieli niż są możliwości placówek oświatowych. Nie sądzę, żeby więcej kształcono lekarzy niż można zatrudnić ich w polskich placówkach służby zdrowia. W związku z tym ja o to dostosowanie szkolnictwa wyższego do ogólnych potrzeb byłbym dzisiaj spokojny, chociaż niedociągnięć jest sporo. Problem polega na tym, że utarte kierunki, utarte wydziały w uniwersytecie, w politechnice trzymają się mocno. I najtrudniej jest zmienić mentalność tych, którzy szkolnictwem na poziomie politechnicznym czy uniwersyteckim zarządzają. Tam jest najtrudniej dostosować te specjalizacje do potrzeb rynku. Tu jest sporo do zrobienia i warto byłoby się nad tym dokładnie zastanowić, po to właśnie, żeby nie było dowcipu, że przychodzi magister do magistra i zamawia się z burgera. Również trzeba taki sposób patrzenia na możliwość zatrudnienia absolwentów szkół wyższych z pewnej perspektywy czasowej, czyli w perspektywie najbliższych 10-20 lat. Dobrze, to już... Nie mogę się z tym zgodzić, bo jestem przekonana, że dzisiaj nie tworzy się nowych kierunków, czy inaczej nie wykonuje się naboru na studia, patrząc jakie jest zapotrzebowanie rynku. Uczelnie jednak są samodzielne, a myślę, że interesem uczelni jest to, aby miała jak najwięcej studentów. Czyli jeżeli będą chętni, którzy przyjdą na te studia, to takie kierunki będą tworzone i one są tworzone. I tutaj żadnej reglamentacji nie jesteśmy w stanie wprowadzić. Daleki jestem od tego, odpowiadając na zarzuty, od reglamentacji w uczelni. Natomiast uważam, że praca uczelni powinna być podyktowana nie tylko interesem bytu uczelnianego, bo przecież większość studentów na studiach stacjonarnych finansowana jest z budżetu państwa. Natomiast nie na tym się kończy działalność uczelni. Jeżeli otwierane są dodatkowe kierunki, płatne kierunki, to one nie powinny wychodzić poza oczekiwania, powiedziałbym, rynku, dlatego że wielu studentów kończąc płatną uczelnię ma powody do frustracji, kiedy nie może znaleźć zatrudnienia, gdyż relacje pomiędzy tym, co oferuje rynek pracy, a tym, co wypuszczają ze swoich murów uczelnie, są jednak bardzo rozbieżne. No to tutaj dotykamy tematu uczelni niepublicznych i tych płatnych kierunków, które nie zawsze mają najwyższy poziom jakości, bo są dobre, ale są też takie, których myślę, że można by mieć zastrzeżenia. Ale najważniejsze, jeśli mogę na koniec powiedzieć, to jest to, że polskiej młodzieży stwarza się warunki kształcenia na poziomie wyższym, bez względu na to, czy ta młodzież ma mniejszy czy większy wybór miejsca pracy, skoro chce studiować, a pęd ze strony młodzieży do kształcenia się na poziomie wyższym jest coraz większy. Tak, to jest bardzo dobre. Ja też się cieszę, że coraz więcej młodych ludzi
kończy wyższe uczelnie, a wprowadzone zmiany, które powodują teraz, że właśnie na drugi kierunek studiów będzie można studiować tylko wtedy, bezpłatnie, tylko wtedy, jeżeli ma się bardzo dobre wyniki, spowoduje, że uwolni się pewna liczba miejsc na uczelniach publicznych i na te uczelnie będzie można jako na pierwszy kierunek przyjąć uczniów, którzy do tej, absolwentów, którzy do tej pory takiej szansy nie mieli i w zasadzie swoją edukację musieli związać z kierunkami płatnymi. Dobrze, to ja teraz na koniec, już poza zagadnieniami, chciałbym odczarować kilka demonów, ponieważ znajomi studenci wiedzą o tym, że poprowadzę debatę dotyczącą edukacji, a gdzieś pewnie szkolnictwa wyższego poprosili mnie o to, żeby zapytać. W końcu są Państwo kandydatami do Sejmu, na posłów Sejmu Rzeczypospolitej. Zatem takie krótkie odpowiedzi tu bardzo bym prosił. Temat, który no, jest takim trochę straszakiem, on pojawia się. Ja wiem, że on się tutaj wyniknął, trochę już Państwo odpowiedzieli na to pytanie, ale bardzo bym prosił o jednoznaczną odpowiedź. Płatne studia, tak czy nie w Polsce? Ogólnie, całościowe. Państwo powinno zapewnić młodemu pokoleniu naukę na poziomie wyższym bezpłatną i zrobić to w jak najszerszym zakresie. Natomiast ci, którzy chcą doskonalić się, studiować wykształcenie, dysponują środkami, mają te możliwości, bo oferta jest uniwersytetu. Szkolnictwo wyższe bezpłatne. Szkolnictwo wyższe i kierunki powinny być wycenione, ale powinny być dostępne, czyli bezpłatne dla tych, którzy startują pierwszy raz na studia, i tych, którzy po prostu osiągają bardzo dobre wyniki w Polsce. Bardzo wiele osób mówi też, że polskie państwo finansuje takie studiowanie bez końca. Może pewnym pomysłem, który pojawiał się w mediach, było to, że po studiach typu, no bardziej oczywiście łatwiej to wprowadzić na medycynie czy na studiach prawniczych, że studenci byliby zobowiązani do pewnego rodzaju spłaty tych pieniędzy, które państwo na nich włożyło podczas studiów, w postaci, nie wiem, jakichś praktyk, w postaci jakichś obowiązków, świadczenia pracy związanych ze swoimi studiami. Jak Państwo zapatrują się na ten temat? To jest temat do rozważenia, choć wydaje mi się, że w praktyce będzie trudny do zrealizowania. W moim przekonaniu większość decydentów, którzy dzisiaj proponują inną ofertę dla młodzieży studiującej, zapomniało, w jakich okolicznościach sami zdobywali wiedzę. Nie mieli takiego dylematu, który dzisiaj stwarzają młodemu pokoleniu, warto o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dotyczącą spraw możliwości kształcenia młodego pokolenia za środki własne, to jest to rzecz, powiedziałbym, naprawdę indywidualnie do rozstrzygnięcia. System powinien traktować kształcenie płatne jako uzupełnienie tego, co państwo powinno zapewnić. Ten temat wspólnął dlatego, że wiele osób, to nie tylko polityków, ale także osób, którym racja naszego państwa jest na sercu, mówi, że szkolimy bardzo często ludzi na potrzeby obcych krajów, no bo studenci uczą się za nasze pieniądze, za pieniądze polskiego państwa, a potem z racji rynku pracy, a właściwie braku tego miejsca do pracy, wyjeżdżają i tą wiedzę, którą zdobyli u nas, za którą my jako społeczeństwo zapłaciliśmy, korzystają z tej wiedzy Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie. Ale trzeba pamiętać, że jesteśmy w Unii Europejskiej, granice są otwarte i może niektórzy chcieliby, żeby nasi polscy studenci czy absolwenci naszych studiów tylko pracowali w Polsce, ale trzeba powiedzieć tak, jeśli ci absolwenci chcą pojechać do innego kraju, tam zdobywać doświadczenie i wracać tutaj, to należy to tylko pochwalić. Ja twierdzę, że współczesna Europa bez granic nie powinna wystawiać rachunku absolwentowi wyższej uczelni, gdzie on tą wiedzę zdobywał i za czyje pieniądze. Ważne jest, jak tą wiedzę przekazuje innym, jak wykorzystuje w kontaktach z ludźmi, wobec których na przykładzie lekarza tę wiedzę chce okazać. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Powinniśmy być dumni, że polska młodzież jest przygotowana do życia i potrafi swoją wiedzą zaimponować nie tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, ale również poza jej granicami, chociażby w Unii Europejskiej czy nawet dalej. No i tematyką europejską zakończyliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w gościnnych murach Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, tak a propos. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Edukacja była tematem pierwszej debaty. Mam nadzieję, że takie debaty będą się powtarzać na inne tematy.
też nurtujące was widzów, tak, państwa widzów, bo zależy w jakim wieku. Zresztą edukacja to jest chyba temat, może, nie, właściwie to źle powiedziałem, edukacja to jest temat bez wieku, bo dotyczy osób w każdym wieku, od najmłodszych do najstarszych edukować i uczyć się można całe życie. Dziękuję serdecznie. My dotknęliśmy edukacji przez całe życie. Tak, tak. Ja ze swojej strony dziękuję za możliwość rozmowy z Elżbietą Trójkowską-Klińską. Znamy się od wielu lat. Mamy w niektórych przypadkach różne poglądy na sytuację polskiej oświaty, a szerzej edukacji, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy się uczyć w dalszym ciągu. Od siebie wzajemnie również. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.